No ponieważ nie wstąpiłem do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, więc tam nie kierowany byłem na szkołę oficerską. No i przyszedł rok 80, zaczęły się napięcia i gdzieś chyba jesienią, we wrześniu popełnili pewien błąd, że tak się wyrażę, techniczny, mianowicie ktoś z Komitetu Zarządu Wojewódzkiego Partii, że ma się odbyć otwarte zebranie partyjne. Nazwa otwarte jest tu istotna, bo byłem bezpartyjny, czyli tak naprawdę zebranie całej załogi Komendy Dzielnicowej Kraków Śródmieście. Jesień, wieczór, po godzinach pracy. Ten prowadzący, zresztą były prokurator, zaczął opowiadać o zagrożeniach, jakie są przed milicjantami, kontrrewolucji. Rodziny wam będą mordować i w ogóle, no więc naszykujcie się na to, no tutaj tu trzeba twardo, bezwzględnie. No i coś mnie jak to zwykle pokusiło i wystąpiłem, że ja tam nie zauważam groźby mordowania rodzin, no ale mamy różnego rodzaju problemy. I na takiej sali, która by to pewnie martwo przyjęła, no siedzi tam, nie wiem, 180 osób, no bo tyle mogło być, bo w służbie, raptem coś pękło. No i wstają nawet tacy prości milicjanci, bardzo zaangażowani, często należący do tej partii, dający temu wyraz i mówią, że no tak, ale tak to się pracować nie da, no bo ja tu, jak złapałem towarzysza sekretarza, jak kradziony cement wiózł do siebie na budowę, to mnie z dzielnicowego na ulicę wysłali. Spotkanie się zakończyło niczym, wszyscy się rozeszli, no i tam jakaś ta ciągła praca. I gdzieś na wiosnę w 81 przyszły pierwsze sygnały po takim wydarzeniu na terenie Śląska, gdzie to zostali aresztowani milicjanci. Jak się okazało potem, za zabicie, pobicie ze skutkiem śmiertelnym zatrzymanego, że milicjanci się organizują, bo są silnie naciskani. I ja wtedy, że tak powiem, już nie byłem tak bardzo obojętny. Szedłem pewnego dnia do pracy, no zawsze przychodziło się w podobny sposób. Szedłem na dyżurkę, brałem klucz od pokoju i tam wzdłuż po schodach przechodziłem do pawilonu. No i po drodze w tym starym budynku były takie zamknięte pancerne drzwi, nigdy mnie nie interesowało, co to w ogóle jest. No ja się patrzę, te drzwi są otwarte, a tam leżą broń maszynowa w dużej ilości. To często zabytki, co mi się rzuciło w oczy RKN, ten taki na trzech nóżkach, no nie? No to nie jest to broń, powiedzmy sobie szczerze, typowo milicyjna, bo tam to był pistolet i pałka. No i sobie pomyślałem, że to się jednak dobrze nie zapowiada, no bo rozmowy ze społeczeństwem za pomocą RKM-u na ogół rodzą tragedię, co by o tym nie mówić. I wtedy dowiedzieliśmy się, że w Hucie organizują się związki milicyjne. Ustawa była jak to za komuny, tak skonstruowana, że nikt milicjantom związku nie zabronił zakładać ustawowo, no ale też nikomu by nie przyszło do głowy, tak jak wolno było partię zakładać, nikt nie zakładał partii w PRL-u, że można związki założyć. No i znowu odbyło się to metodą otwartego zebrania partyjnego, to znaczy otwarte zebranie partyjne. Ja tam poszedłem i prawdopodobnie wtedy zostałem wybrany na delegata, bo pojawiło się mnóstwo postulatów, a mówiąc dość brutalnie, no jako prawnik byłem czytaty i pisaty, więc umiałem to ubrać w słowa i te postulaty jakieś tam przenieść na papier. Były one bardzo różnego rodzaju, jak to wtedy wszędzie, to znaczy od tych, aby konfliktów społecznych nie rozwiązywać za pomocą milicji obywatelskiej, nie używać ich do tłumienia słusznych protestów klasy pracującej miast, wsi, miasteczek i osiedli, po postulaty typu stołówkowego, nadużywania władzy przez przełożonych, tam system beneficji przeróżnych, które jedni otrzymywali, inni nie. Wiadomo, jak to było w sprawie jakichś mieszkań, talonów. No wiadomo, że na dość wysokim poziomie życia utrzymywano w komunie tą kierującą elitę, a reszta no, żyła mniej więcej podobnie, lepiej czy gorzej, z tą różną dostępnością rzeczy. Milicja była wtedy zmęczona, bo już jak ja zacząłem pracować w 1977,
No to przecież było już po tych poradomiu, po wszystkim, przy każdego rodzaju podwyżkach czy czymkolwiek, oprócz tej normalnej pracy, wszyscy byli zatrzymywani w służbie na wszelki wypadek. No to przy tej pracy ludzi tam zbytnio nie cieszyło. W każdym razie skończyło się to tak, że na tym Śródmieściu powstał komitet założycielski przyszłych związków, postulaty. Ludzie się zorganizowali, łącznie z tym, że od razu podpisem potwierdzili chęć założenia związków i nawet zrobili skład. Potem okazało się, że został przez hutę zwołany zjazd wojewódzki. Proszę pamiętać, że to było wtedy to małe województwo, od Myślenic po Słomniki i tutaj od Krzeszowic po Proszowice. Więc praktycznie rzecz biorąc, największe jednostki milicyjne to były w Krakowie. Komenda wojewódzka i 4 komendy dzielnicowe, bo one obsługiwały po 200 ileś tysięcy ludzi. A już w tych powiatach dawnych, w Myślenicach, no to nie były to duże jednostki. To były komisariaty czy posterunki milicji, bo wtedy też posterunki były na każdej wsi. Także spotkaliśmy się w hucie na zjeździe zorganizowanym przez Komendę Dzielnicową Kraków Nowa Huta, gdzie zjechały się wszystkie jednostki organizacyjne województwa krakowskiego. To był miesiąc maj, maj 81. To już było oficjalne spotkanie, jak się okazuje kolejne, bo pierwsze było jakieś burzliwe spotkanie partyjne w Komendzie Wojewódzkiej na Mogilskiej. I tam był komendant wojewódzki i jego przedstawiciele, ale jako zaproszeni goście. Nie jako szef tego, tylko jako zaproszeni goście. I tam powołano chyba 17-osobowy zarząd w drodze wyborów takich formalnych Komitetu Założycielskiego tego związku. I znowu, mimo że ja miałem bardzo nikczemny stopień, byłem starszym szeregowym i nędzny staż, bo pracowałem 3,5 roku, znowu zostałem wybrany w skład tego komitetu założycielskiego. Tam wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczących, na przewodniczącego, jak to taka tradycja była, że musiał być robotnik, tak? W milicji wybrali sierżanta, wiceprzewodniczący i część tej kadry znałem, to też już byli ludzie po studiach. Więc już inteligentniejsi, oczytani, wiedzący o co chodzi. I mnie przypadła rola, chyba też głównie dlatego, że byłem czytaty i pisaty oraz mieszkałem w tym hotelu w Hucie, a tam miała być siedziba sekretarza tego związku. No i zaczęliśmy normalne te prace związkowe, przygotowawcze, więc pierwsze wzięliśmy się za sprawy socjalne. Komendant wojewódzki nas przyjął, o dziwo delegację, przekonaliśmy go i przyznał nam rację i stwierdził, że to nie żadni buntownicy. Ja pamiętam, byłem w delegacji ja i takich dwóch dzielnicowy z Huty i kierownik sekcji kryminalnej jednego z komisariatów i powiedział, że od tej pory, że traktuje nas poważnie, no bo uznał, że to nie jest jakiś bunt, tylko no, normalni ludzie, którzy wiedzą o co chodzi i to jest kwestia też i usprawnienia pracy, zlikwidowania pewnych patologii, jak gdyby mieliśmy jego poparcie. I pod koniec maja okazało się, że dostaliśmy komunikaty, że szykuje się zjazd ogólnopolski Komitetu Założycielskich Związków. I przyszły 2 komunikaty o powołaniu w tej samej dacie 2 zjazdów. Jeden miał się odbywać w Warszawie w batalionie, a drugi miał się odbywać w Katowicach, w siedzibie tak zwanego BOZOMO, batalionów operacyjnych, czyli ci, co obsługiwali wojsko. Tam była bardzo duża jednostka w tych Katowicach. No i podjęto wtedy decyzję, że zostaną wysłane 2 delegacje. Do Warszawy miała pojechać delegacja składająca się z 2 oficerów, kapitana Szybki, porucznika Leszka Marcinka, no bo oni mieli już staż, wiedzę, doświadczenie. A do Katowic wysłali takiego starego dyżurnego z komisariatu z Azotu, bodajże Limburski się nazywał, jeśli pamiętam, i mnie. Oficjalnie dostaliśmy delegację, że pisemne, pieczęć, przewodniczący. No i ja wtedy pojechałem do tych Katowic
W Katowicach zebrało się ze 130 ludzi, chyba z kilkudziesięciu jednostek z całego kraju, bo byli ze Szczecina, Wrocławia, Poznania. Myśmy tam weszli do tej jednostki, może to była jednostka zmilitaryzowana, mimo protestów pułkownika Okrutnego. W tych 130, pamiętam, że ci zomowcy oddali nam obiad, no bo te obrady zaczęły trwać długo. No i tam jak gdyby powstał projekt założenia tych komitetów, przyjęto jakiś tam wstępny statut, ustalono postulaty i na wypadek, gdyby się następne spotkanie miało odbyć, ustalono, że będzie to w Nowej Hucie. No bo jak gdyby ja byłem przewodniczącym tego zjazdu, ponieważ myśmy byli zorganizowani, więc automatycznie jakby przejęliśmy, mieliśmy te postulaty, mieliśmy już przygotowane pewne projekty, jakby przejęliśmy kierowanie tym. Ale w tym czasie byliśmy też w kontakcie z Warszawą, no bo ten zjazd w Katowicach traktowany był jako zapasowy, jakby z Warszawy nie wypaliło, albo to była jakaś tam prowokacja kierownictwa. No i dowiedzieliśmy się, że w Warszawie też się ukonstytuował ten komitet, więc podjęliśmy uchwałę taką o w charakterze samorozwiązania i udaliśmy się do Warszawy, tam część tych delegatów. Był element postulatów społecznych, był element postulatów społecznych milicyjnych, no bo tak, robotnicy żądali czego innego, czy uwolnienia więźniów, no to tu były te postulatem społecznym było nieużywanie milicji do tłumienia wystąpień robotniczych czy protestów społecznych, prawda? To były tego rodzaju, a pozostałe postulaty były z kategorii, powiedzmy, socjalno-ekonomicznych i warunków służby. To też było chyba 21, 25, gdzieś je chyba nawet posiadam, także być może one są, występują w dokumentach. No i tam samochodami przenieśliśmy się do Warszawy. Do Warszawy trafiliśmy około godziny pierwszej w nocy. Tam już całe władze się ukonstytuowały. Ten przebieg tego związku jest chyba dość nieźle opisany, zjazdu nieźle opisany. Nas z tych władze te katowickie jak gdyby doproszono i dokooptowano do nowych tych władz warszawskich. I tam już było po rozmowach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, ministrem wtedy był Mirosław Milewski, po rozmowach z Komendą Główną, tylko myśmy już przyjechali po nich, było za późno, także myśmy przyjechali, tam różne pomysły padały, łącznie z tym, że ktoś chciał marsz na Belweder urządzić, co się z trudem dało utrzymać. Tam było chyba około 600 ludzi i może z 50 sztuk broni, więc powstanie listopadowe by to nie było, a prowokacja moim zdaniem i burdel i być może krew na ulicach niezły, bo wystarczyłyby dwie tankietki, żeby to rozpędzić, a poza tym masa pojawiła się mediów koło miejsca tego zjazdu, bo to było w batalionie, to był taki batalion prewencji i służby patrolowej na całą Warszawę. Warszawa miała inną organizację z uwagi na to, że to stolica państwa, ministerstwa, ambasady, no więc ten poziom bezpieczeństwa musiał być zapewniony wyższy. I tam najbardziej zbuntowanymi byli ci milicjanci z ulicy. O ile u nas dało się zauważyć, że wszystkie piony się w to włączyły, to o tyle w Warszawie widać było, że wśród tych zbuntowanych to są ci właśnie milicjanci z ulicy, ze służb patrolowych, góra z komisariatów. Komenda stołeczna i te wyższe dały tylko jednego przedstawiciela i on chyba nawet przewodniczącym został. Koniec końców około drugiej czy trzeciej w nocy pokazał się komunikat. To była noc z 1 na 2 czerwca, że jesteśmy na 9 rano, delegacja jest zaproszona na rozmowy z Komisją Praworządności Sejmu. Do wiceprzewodniczącego tej komisji i do miejsca jego pracy, czyli ówczesnego generała Czesława Kiszczaka, który był szefem wojskowej, kontrwywiadu wojskowego, czyli na oczki, no bo tam była siedziba kontrwywiadu wojskowego, on był szefem. Wybrano chyba 17 delegatów na to spotkanie. I tak, ja jadąc czy do Katowic, czy do Warszawy, no to miałem ze sobą delegację, a nawet pieniądze na delegację, bo liczyli się z tym, że możemy tam być dłużej, więc miałem chyba z 500 zł. Do rana okazało się, że z tych 17 chętnych wybranych delegatów zostało nas 7.
Reszta gdzieś zniknęła, oczywiście gdzieś byli. No i na tą dziewiątą na oczki trzeba jechać, wypadałoby. My po dwóch dniach już przejazdów, zmęczeni, pamiętam, udaliśmy się na dworzec centralny tam. Zafundowałem kolegom i zapłaciłem za jajecznicę, skrzętnie biorąc rachunek, żeby się rozliczyć, no bo zapłaciłem za wszystkich siedmiu. No i odbyło się wtedy pierwsze spotkanie na oczki, no to taki ponury budynek, wiadomo, że z ochroną. Przyjął nas pan generał Kiszczak jako przewodniczący wtedy tej komisji. Jeszcze no, nikt nie wiedział o tym, że to jest drugi człowiek w państwie, albo że będzie niedługo. Ze strony rządowej był tam komendant główny milicji, Boże, pan generał, zaraz sobie przypomnę, Zaczkowski, tak? Zaczkowski z kawał takiego wysokiego chłopa, potężnego, on wywodził się ze służb kryminalnych. Następnie wiceminister sprawiedliwości, pan Skóra. Wiceminister, wiceprokurator generalny, prokurator Żyta. Ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji był pan generał Ciastoń, o którym my wiedzieliśmy, że był szefem Departamentu III. To jest tak, Kiszczak, Żyta, Skóra, Ciastoń. Tak, to byli oni. Z naszej strony była delegacja siedmioosobowa. Dość sprawny przewodniczący Edward Szybka tej delegacji, był też pan Mikusiński, przewodniczący już wtedy wybranego komitetu założycielskiego. Nie, Edek był wiceprzewodniczącym, Mikusiński przewodniczącym, Leszek Marcinek. Ja się mało odzywałem, bo po pierwsze miałem no, doświadczenie nie największe, nikczemny stopniem. I szokiem dla nich było, że tu przychodzi do rozmowy, no dobrze, no to Szybka był kapitanem, Marcinek i Mikusiński byli podporucznikami, no ale tam oprócz tego było sierżanci, no i ja do tego starszy szeregowy. I jak przyszło co do czego, no to ja byłem sekretarzem tego komitetu założycielskiego, więc mnie, chyba też trochę się koledzy bali, przypadła rola odczytania tych postulatów. A postulaty, jak to postulaty, wszystkie zaczynały się od słowa żądamy. Czyli tak, żądamy zaprzestania używania milicji obywatelskiej do tłumienia tam wystąpień. Żądamy tu, żądamy. No 21 postulatów przeczytałem, zapadła martwa cisza. Kiszczak, trzeba przyznać, wykazał żelazną twarz. No i powiedział, że no to w takim razie możemy oczekiwać rozmowy, że na pewne rzeczy się nie zgadzają, na pewne rzeczy się nie zgadzają. No zaczęła się dyskusja, przerzucanie argumentami, czy mogą powstać związki, czy nie mogą. Oni się absolutnie nie zgadzali. Zgadzali się na każdą formułę organizacyjną, tylko taką, która nie miałaby elementu ogólnopolskiego. To znaczy, żeby te władze tych ewentualnych związków, czy jak się to będzie nazywało, były do szczebla województwa, a żeby nie miały centrali w Warszawie, no bo to powstawała równoległa struktura i to chyba było największym przedmiotem sporu. No plus dyskusja o tych postulatach. W każdym razie no, te rozmowy dwukrotne, kilkunastu, bo to trwały one po 12-14 godzin. I muszę przyznać, że chyba dobrze sprawowaliśmy, bo byliśmy partnerami, to tamci przyznali do tych rozmów, byliśmy przygotowani. W międzyczasie wyprodukowaliśmy statut w związku z Mikusińskim, gdzieś go tam w nocy pisałem. No to była kompilacja innych statutów, nie oszukujmy się, że stworzyliśmy coś nowego. No, korzystaliśmy. A przy tym tworzeniu było jakieś kontakty, powiedzmy, z ośrodkami, które tworzyły związki zawodowe Solidarności czy Korowskie, czy tutaj nic? To one były nieformalne. Formalne nie było i tak jak na przykład w Hucie, mieliśmy kontakty z Hutem, Boże, jakże się to nazywało w tym. Sekcją interwencji. Nie, z właśnie propagandy. I myśmy sobie tam wszystkie materiały, bo też był komisariat na terenie Huty, ludzie się znali osobiście. I myśmy sobie wszystkie materiały na przykład u nich drukowali i od nich brali potem. Jak żeśmy prowadzili akcje ulotkowe, wyklejające i inne, no to przecież sami nie mogliśmy zrobić tego na jakiejś milicyjnej kserokopiarce, tylko korzystaliśmy z zewnątrz. I podobnie w Warszawie były kontakty osobiste, bo
na przykład ten statut tośmy pisali we dwóch z Wiktorem Mikusińskim u chyba jakiegoś wysokiej rangi członka Solidarności z Żerania. I wtedy oni po raz pierwszy podejmują jak gdyby rozwiązanie siłowe w stosunku do nas, bo na początku to oni się bali, ponieważ tam zgłosiło akcję około 30 tysięcy ludzi, 37 na 110 tysięcy milicjantów, no to nie bardzo miałbyś czym tę operację wykonywać. Myślę, że rozpoznawali to i jak myśmy 8 ogłosili kolejny termin zjazdu, żeby się cały, delegaci wszyscy zjechali, no i razem podjęli decyzję, a nie tylko to nasze wąskie grono kilkunastoosobowe, tak ogłoszono stan podniesionej gotowości. A to oznacza, że każdy milicjant w tym czasie musi być w swojej jednostce, zameldować się. Bo jeżeli nie, no to złamał dyscyplinę służbową, a automatycznie podlega zwolnieniu. No i tu się pojawił problem. Tu ma się odbyć zjazd, czyli ludzie mogą nie przyjechać, my powinniśmy wrócić. Dość długo żeśmy się zastanawiali i Marcinek mówi, słuchaj, no bo ludzie się załamali, wycykali, no raptem wszystko się rozsypuje. Mówi, słuchaj, to chodźmy do pana generała Bejma, no bo to już jest 7, no i ósmy, zjazd ma być 9, postawimy sprawę, mówię jasno, spróbujemy coś wywalczyć. No i udaliśmy się do niego. I zawarli taką dżentelmeńską umowę, jako oficer z oficerem, no bo ja byłem przecież starszym szeregowym, że, bo taka była, nawet ja podłożę, bo tak, ja mówię, część ludzi już, panie generale, wyjechało, bo jak to wtedy z Przemyśla, skądś pociągami. Wyście ten rozkaz wydali dopiero teraz, oni są już w pociągach, nie zdążą wrócić. To spowoduje napięcie. Część przyjedzie, więc on nam obiecał, że jeżeli te osoby, które przyjadą, nie będą represjonowane i wydalane ze służby i będą na tym zjeździe, ale my ten zjazd o nazwie zjazd odwołujemy i że to będzie tylko spotkanie. No i tak się to zakończyło. Taki wspólny komunikat został podpisany, że z uwagi na ten stan zjazd jako taki jest odwołany, czyli nie mogliśmy uchwał podejmować niczego, ale spotkanie się ma prawo odbyć i osoby nie będą represjonowane. No bo to wtedy stałoby się to, co się stało później. Po prostu wypieprzyliby nas wszystkich i byłoby po wszystkim. W międzyczasie interweniowaliśmy tam w Sejmie, składali petycje, składaliśmy statut tego związku do sądu, żeby go zarejestrować, no bo to później owocowało różnymi tam działaniami. I wróciliśmy do jednostek i do 26 czerwca znaczna część z nas została wyzwalniana zawsze. No, ja mogę powiedzieć, że ja byłem nie bez mała dumny, no bo do zwolnienia starszego szeregowego to wystarczył zastępca komendanta dzielnicy, a mnie, żeby zwolnić, to osobiście przyjechał pan generał Pożoga z szefem Departamentu Kadr Bonifacym Jedynakiem. To też była taka scena dość niesamowita, bo wieczorem zawieźli nas 7 do Komendy Wojewódzkiej, no i tam po kolei wzywali i prowadził te rozmowy Bonifacy Jedynak, ten, który kiedyś ospę przywiózł do Wrocławia jako pułkownik, tą sławną, szef Departamentu Kadr, Pożoga był obok, no i dyskutowali o tym naszym już wtedy wydrukowanym w KRH statucie przyszłym. No po czym nas systematycznie zwalniali i w ten sposób zwolnili nas 7 tutaj w Krakowie. No i to już jesteśmy zwolnieni poza służbą. No i my wtedy wzięliśmy się dopiero za działalność, no bo nic nas nie wiązało. Mandat dalej w naszej ocenie mieliśmy. Do sądu już wniosek o rejestrację został złożony. No i były te kolejne działania, wizyty w Sejmie, wizyty w sądzie, okupacja hali gwardii, to tak się w Warszawie rozbijało, zaczęło się gdzieś tam coś o nas przebijać, ale de facto już ten ruch spacyfikowano, no bo poza tym, że nas zwolniono, to tu w Krakowie przeprowadzono rozmowę z każdym aktywistą i od każdego z nich pobrano to, co później pobierali w stanie wojennym, czyli zobowiązanie, że zaprzestanie działać na rzecz utworzenia związków zawodowych. Czyli ten tak, wyczyścić swoje służby. Tak jest, tak jest. No więc de facto tym ludziom połamali kręgosłupy, no bo oni się wobec nas czuli głupio, no nie? No bo oni jednak podpisali, każdemu z nas też to proponowali, że jeżeli zobowiążemy się do zaprzestania działalności, pozostajemy w służbie. Czyli
Czyli jaki był klucz do zwolnień? Ci, którzy byli w zarządzie? Myślę, że to bardzo różny. W Krakowie zwolnili tak. Dwóch delegatów do Warszawy, czyli mnie i Marcinka, przewodniczącego, szefa komisji propagandy, to były wszystko osoby, które odmówiły podpisania. I o dziwo, zwykłego, szarego członka, który w ogóle nie był aktywny, Jaśka Grzyba, kierownika referatu dzielnicowych. On był taki pryncypialny, bardzo szanowany przez milicjantów, uczciwy i ten. I on powiedział, że no on nie będzie tracił twarzy. On co prawda do partii należał tu 20 lat czy ileś, ale on jak się raz zobowiązał i koledzy oczekują, to on żadnego oświadczenia nie podpisze. Więc de facto zwolnili tych, co nie podpisali oświadczeń, czyli nie dali się złamać, wybierając tam, no powiedzmy, grupę 50, w Krakowie chyba 60 osób. 60 osób. Przeprowadzono rozmowy, wszyscy tam 54 te zobowiązania, czy 3 podpisało, a 7 nie. Być może ja też bym ocalał, gdybym to oświadczenie podpisał. To ja jestem tego świadom. To się dla tych, którzy to podpisywali, różnie potem skończyło. Jednym darowali, innych awansowali, a jeszcze innych wykończyli. Te historie tych ludzi już przebiegały zupełnie inaczej, bo to był zupełnie inny świat. No i myśmy wtedy aktywniej nawiązali kontakty z opozycją i tu byliśmy w zarządzie regionu. No, dalej mieliśmy też kontakt ze środkiem, bo część wierzyła jeszcze w państwo praworządne i jak związek zarejestrują, no to nas będą musieli przywrócić, prawda? Odbywały się te kolejne rozprawy, sławny sędzia Kościelniak to prowadził, więc zadawał pytania w gatunku, czy milicjant to zawód, no bo związki zawodowe mogą powstać tylko i wyłącznie, jeżeli to jest zawód, no więc on się zwrócił z zapytaniem do Sądu Najwyższego, czy milicjant to zawód, no takie komediowe elementy. Zaczęliśmy chyba jakieś czasopismo wydawać. W tym czasie, znaczy już wcześniej, jak żeśmy to prowadzili, no to przeprowadziliśmy parę akcji plakatowych, to niewielu pamięta, wydrukowali nam na szarym papierze takie duże plakaty formatu A4, milicja ze społeczeństwem, związane ręce, przekreślona pałka, no różne te działania, jakie większość związków prowadziła, mniej lub bardziej udanie. Te kontakty były luźne. Po pierwsze, chyba oni nam nie za bardzo ufali, co jest naturalne, a po drugie, nie, no, zdajmy sobie sprawę, że tam przecież połowa to byli agenci, prawda? Jak potem z materiały IPN-u się sprawdza, to każda moja wizyta w zarządzie regionu jest odnotowana co najmniej przez dwa źródła. Jedno wojskowe, agent, drugi resortowy, więc to myślę, że wtedy też już załatwił nam szkaradek wizytę u Lecha Wałęsy. I polecieliśmy w taki skomplikowany sposób, żeby urwać ogony, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy pod obserwacją ewentualną Służby Bezpieczeństwa, do Gdańska, ale to taka wizyta się okazała bez sensu i bez celu. Spotkanie było niby absolutnie tajne i poufne, a tak naprawdę Wałęsa zapytał nas się, czy płacimy składki, normalnie, no, potem coś tam pogadał, potem wynikło z tego, że no, oni się nie będą w to angażować, no bo to jest pewne niebezpieczeństwo i żebyśmy spierdzielali. Celiński. Był Wałęsa, Celiński, z naszej strony byłem ja, Zborowski, Koch i Marsiskę z Sącza. 4 nas było. 6 osób, 6 oczu, mówię tak, super tajnie, bo to nam załatwiali, ale jak już wróciłem i wracałem przez Warszawę, to już się dowiedziałem, że wiedzą o tym, żeśmy byli. I nie chcą współpracować, bo to oni nie chcą pola konfliktu. I myśmy to rozumieli, żeby nie było wątpliwości. To się potem zmieniło, bo zauważ, że na ten zjazd chyba, który się odbywał w październiku, już nasza delegacja została zaproszona i już wygłaszali przemówienie na hali Oliwii. Także to było dynamiczne, no ale mówię ci o rozmowie w sierpniu. W sierpniu jeszcze Lechu był na nie. Bo jak się zaczęła operacja Perła 1 i Perła 2, to znaczy, że to wszystko już było przygotowane, prawda? To były takie ćwiczebne operacje. I w tej sprawie zgłaszaliśmy się i przecież z Wałęsą rozmawialiśmy i z zarządem. Nie dawali nam wiary. Do tego stopnia, że 4 grudnia jest Barbórka, prawda?
I wtedy centralne obchody odbywały się w kopalni Rozbark. Ja i chyba jeszcze z Krakowa Jaś Zborowski i Koch, w sumie 16 czy około 20 nas zaprosili, byłych zwolnionych milicjantów. Także wzięliśmy udział w tym pochodzie barburkowym, a potem wzięliśmy w tej centralnej barburce Solidarności udział w mszy świętej i w przyjęciu. I tam był i Glemb, i czołówka Solidarności, która wtedy przyjechała chyba z Radomia po tej prowokacji. Jeden jedyny, który nam cokolwiek wierzył i starał się z nami rozmawiać, to był Rulewski. Reszta w mojej ocenie, bo i przewodniczący w mojej obecności z Glempem rozmawiał. Wydawało nam się, że nie dałem nam wiary. Jeden Rulewski wtedy, a pamiętam, że było chyba poza Wałęsą, to była Lis był z Gdańska, no, cała czołówka, to do Górników przyjechali wszyscy. Mieliśmy obraz już, że jest przygotowana formuła stanu wyjątkowego i że są przygotowane listy proskrypcyjne. Więc niech znajdą formę rozwiązania, cośmy proponowali. Przede wszystkim przeniesienie i schowanie całej infrastruktury informacyjnej, bo to było najważniejsze. No i niech się zastanowią. Oni mieli wielkie pieniądze, czego nie ukrywali, bo przecież pamiętaj, że to jest 1% od każdego członka Solidarności, 10 milionów związkowców. Więc żeby sobie postarali zabezpieczyć pieniądze, strukturę tą przede wszystkim powielaczową zabezpieczyli, no i zastanowili się, jak reagować na ogłoszenie stanu wojennego. Mówiliśmy, że nie ma sensu wychodzić na ulicę, bo to będą czołgi, więc jedyną formułą, żeby się przygotowali do strajków okupacyjnych. A żeby mieć strajki okupacyjne, to musisz mieć ciepłą odzież, jedzenie i jakieś ogrzewanie. Nie możesz tego robić wszędzie, trzeba było wybrać jakieś punkty. To były nasze sugestie. No, od tamtej strony byli ludzie mądrzejsi, którzy wiedzieli to. Więc powiem tak, że wtedy zlekceważono. Tak jak mówię, myśmy wprost mówili, że do 23, do Wigilii, Wigilię wprowadzą, bo ja się tak spodziewałem i to nie były przecieki, no ale już wynikało z tego, że to jest ostatni dzwonek. Dokładnie ci mogę opisać, bo wiesz, 13 grudnia jest dla mnie o tyle taki może istotny. 13 grudnia moja mama ma imieniny, jest Otylia, nietypowo. Ja 13 grudnia wsiadłem z rodziną do pociągu i zacząłem jechać do Kielc, dworca głównego. I po drodze pociąg już ulegał opóźnieniu, robiło się zimno, bo zaczął padać śnieg i mijaliśmy transporty wojskowe. Bo przecież to widzisz, pociąg stoi, dwa perony i transport wojskowy. No to robiło wrażenie, ale nie spodziewałem się dalej stanu wojennego, tylko myślałem, że to są kolejne manewry, przygotowanie, rozśrodkowanie sił i środków. I zajechałem do tych Kien, no to jak to wtedy na przyjęciu głównie pasztety, no bo przecież tam nie było jakieś tam porobione sałatki, coś tam. Wypiliśmy niewiele, bo u mnie w domu się nie piło. Poszliśmy spać, no i rano budzą mnie koło 10 i okazuje się, że stan wojenny. Generał przemawia, niedziela. No co robić? No zebrałem rodzinę, spakowałem się, wróciłem do Krakowa. Tu spotkałem kumpli, bo wsiadłem na dworcu koło dworca. Ja mówię, Krzysiek, ty nie siedzisz? Odwiozłem ich do mieszkania, które żeśmy dostali w sierpniu, bo ja wcześniej mieszkałem w tym hotelu. No i zmyłem się i poszedłem do kuzynów na Niepodległości tam. No bo to jakaś dalsza rodzina, nie uczymy. No i tam u nich jakoś nocowałem i to był 13, 14, gdzieś koło 18. Byłem do południa w domu, bo chyba tak, jakaś choroba była dziecka i dzwonek do drzwi w swoim mieszkaniu. No i moja mama otwiera, ja otwieram drzwi, ona mówi, synu, ty jesteś? Ja mówię, no jestem, ale o co chodzi, czemu przyjechałaś? Okazało się, że myśmy wyjechali 13 wieczorem, że 14 do domu rodziców nastąpił wjazd. Tam po 23 dom jednorodzinny, dom otoczyli. No, domyślam się, że to telegram napisali, że były pracownik służb mundurowych, więc pod każdym oknem długą bronią. Drzwi wywalili, weszli do środka. W środku w domu tylko była mama i siostra, która była wtedy studentką na drugim roku medycyny.
ojciec był w pracy. No i dawaj szukają, gdzie jest syn, gdzie jest syn, gdzie jest syn. No, jak się to mówi, prawie że pod obrazami. Potem jakiś to uspokoił, bo tak bardzo wulgarnie się i brutalnie zachowali, kazali im się położyć na podłodze w tych nocnych koszulach. No, nie znaleźli mnie, no to tam drzwi zawiesili, no i pojechali. Potem musiałem z Kieleckiego się zmyć, bo ciotka mówi, że wiesz, no ale tu myśmy mieli taką rozmowę, bo oni mieli szklarnię, że my cię tu przechowujemy, bo to ja miałem trzy rodziny po prostu, bo to było rodzeństwo mamy, taty w powiecie jędrzejowskim. No to powiedzieli, że jak nie zostaniesz wydany, no to się okaże, że ten węgiel, co tutaj mamy do ogrzewania, to jest skradziony i tego. No znowu wróciłem do Krakowa i dostałem wezwanie z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej do komendy, tylko że numer pieczątki był z kolei kadrowej, no to było śmieszne. Wszedłem na to wezwanie i zaraz przed naczelnik kadr i przyprowadził mnie do ówczesnego zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw służby bezpieczeństwa, a pełniącego obowiązki komendanta generała Trzybińskiego. To w takim razie ja mam podpisać to zobowiązanie, które dawali, że nie będę działał. Ja mówię, wie pan co, panie pułkowniku, a teraz to pan mnie obraża albo zachowuje się pan jako prowokator, bo ja jestem prawnikiem z wykształcenia i ja wiem, że przepisów prawa trzeba przestrzegać. A pan mi każe podpisywać dokument, że ja będę przestrzegał przepisów prawa. To ja mówię, daję w ten sposób panu materiał na siebie, samo oskarżenie, bo by oznaczało, że przepisów prawa nie będziecie, nie przestrzegałem. A mówię, no już nie pierdolcie. Dobrze, ja mówię, ja tego nie podpiszę, no to możecie mnie zamknąć, to jest żaden problem, ale mówię, na pewno niczego takiego nie podpiszę, bo bym to na siebie podpisał. No i na tym się skończyło. Aha, jeszcze przed wyjściem mówi tak, że jak byście chcieli, to my wiemy, w jakiej jesteście sytuacji, to wam pomożemy. Ja mówię, wie pan co, proszę nie gniewać, ale nie chcę, żebyście mi pomagali, ale też wolę, żebyście mi, no jakbyście mogli mi nie szkodzić. O. Bo ja już wtedy od kilku miesięcy starałem się o pracę, no i nigdzie tej pracy dostać nie mogłem. To się skończyło tak, że pracę dostałem dopiero w 1982 jako rejestratorka medyczna w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nowej Hucie, a potem trafiłem do pomocy społecznej. Faktem jest, że mogłem dostać pracę tam, gdzie była odpowiedzialność finansowa, w magazynach czy gdzieś, no ale miałem doświadczenie z milicji, że większość byłych akowców, którzy wyszli z więzień po 50 latach, po amnestiach, to później często trafiała do tych więzień z powrotem właśnie za to, że pełnili funkcję z odpowiedzialnością materialną i albo mieli niedobory, albo mieli, co jeszcze było gorzej, karane superaty. No wiesz, przy odpowiedzialności, gdzie masz mąkę, cukier czy cokolwiek, no to zamknąć jest bardzo łatwo. No więc tego unikałem, także w międzyczasie, tak jak mówię, no i przed stanem wojennym te kontakty były dość intensywne, bo Warszawa tu przyjeżdżała, myśmy jeździli do Warszawy. Po stanie wojennym, po tych internowaniach się urwały i dopiero jak wyszła Warszawa z internatu, no to kontakty się nawiązały, wtedy zaczęło wychodzić to czasopismo Godność, przez CDN wydawane, oni tu przywozili. Jeszcze żeśmy się spotykali, ale to umarło śmiercią naturalną, bo część kolegów wyjechała na paszporty niemieckie, to znaczy, że tam żony czy ten z pochodzenia Niemcy, a część wyjechała na paszporty emigracyjne w jedną stronę, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych i do Szwecji. I można powiedzieć, że na tym gdzieś koło 83 roku po związkach zawodowych milicjantów została tylko pamięć historyczna.